Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Onego czasu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na takie słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie, moc Najwyższego osłoni cię, dlatego też święte, które się narodzi, nazwane będzie Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo pańskie. Bardzo dobrze, żeście przyszli dzisiaj na Roraty, dlatego że dzisiaj obchodzimy nadzwyczajne święto. To święto, któremu przeciwni byli Dominikanie, wychowani na logice Arystotelesa, którzy nie mogli logicznie przyjąć i zrozumieć tego, że miłość Boża nie zna granic. Jeżeli Chrystus jest jedynym i prawdziwym Zbawicielem świata i odkupił nas i wybawił od grzechu pierworodnego, to wedle logiki następstwa czasu Maryja nie jest wolna od grzechu pierworodnego. Nie jest wolna według tej dominikańskiej logiki. Franciszkanin Duns Scott wpadł na pomysł, że przecież dla Boga nie ma nic niemożliwego. Jeżeli w Starym Testamencie rodzą stare i niepłodne, to nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby miłość Boża była uprzednio aplikowana Maryi i po prostu tutaj następstwo czasu nie gra roli. Tak się wyzywali Dominikanie z Franciszkanami i tak ze sobą wojowali, że nawet papież zabraniał im tych kłótni i tych sporów, które powodowały w Kościele zgorszenie. Jedni mówili, że trzeba używać rozumu, a drudzy mówili, że miłość Boża jest zupełnie nieskrępowana. Trwało to do czasu ogłoszenia dogmatów w XIX wieku i muszę powiedzieć, że jest to dogmat prześliczny. Dlatego, że pokazuje krystaliczną czystość Maryi przynależącej totalnie do Boga. I jeżeli czegoś zazdroszczę, to przecież tego zazdrościmy Matce Najświętszej, że ona totalnie, całkowicie, bez własnych rezerw, protez i zabezpieczeń czy ubezpieczeń, totalnie zawisła na Panu Bogu. Znamy siebie wszyscy i wiemy doskonale, jak się asekurujemy. Ona totalnie należy do Boga. I ten wątek na mocy zasług Chrystusa, aplikowanych uprzednio,
To jest taka konstrukcja myślowa, żeby po prostu jakoś to uzasadnić. Tymczasem wiemy, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Ta konstrukcja dzisiaj będzie się powtarzała wiele razy w modlitwach, w tekstach liturgicznych. Na mocy zasług Chrystusa, aplikowanych uprzednio, została wyjęta spod władzy grzechu pierworodnego. Pomyśleć o nas, skażonych grzechem pierworodnym, kiedy rozum nasz jest przetrącony i skażony głupotą, kiedy wola nasza skażona jest złośliwością, kiedy uczucia nasze skażone są nienasyceniem czy nieokiełzdaniem w gniewie, Maryja jest cudownym akordem, bez przerwy brzmiącym na Bożą chwałę. Dzisiejsze święto jest świętem patronalnym wielu zgromadzeń zakonnych. Ma piękną historię w Jazłowcu i w pułku ułanów jazłowieckich, który jeździł do Jazłowca na cześć Matki Najświętszej. Wiele zgromadzeń odnawia swoje śluby zakonne, a my po prostu cieszymy się tym świętem, rozumując, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Niebo i gwiazdy na niebie, ziemia i wody, dni i noce i całe stworzenie poddane władaniu człowieka, czy też mu służące, widzą, że utrata pierwotnej chwały przyniosła im dobro i cieszą się z tego, bo dzięki Tobie, Pani, nowa łaska i nowe odrodzenie spłynęły na nie. Albowiem stworzenie jakby obumarło wtedy, gdy utraciło wrodzoną mu właściwość poddawania się i służenia tym, którzy wielbią Boga. A w tym celu wszystkie rzeczy zostały stworzone. Lecz zostały one zniewolone i skalane przez tych, którzy kłaniają się bożkom, a przecież nie po to zostały stworzone. Ale teraz, przywrócone życiu, radują się, ponieważ są we władaniu sług bożych i wyróżnione przez to, że oni się nimi posługują. Nowa i bezcenna łaska przenika radością całe stworzenie. Czuje ono, że odtąd Bóg i Stwórca sam nad nim panuje nie tylko w sposób niewidzialny, lecz także widzialnie, posługując się nimi, uświęca je. A wszystkie te dobra tak wielkie spłynęły na nie przez błogosławiony owoc błogosławionego łona błogosławionej Maryi. O Maryjo, dzięki temu, że jesteś pełna łaski, radują się wyzwoleni z więzów otchłani, a mieszkańcy niebiańskich przestworzy weselą się, bo została im przywrócona rajska szczęśliwość. O chwalebna dziewico, dzięki Twojemu Synowi, Królowi Chwały, radują się sprawiedliwi, którzy zmarli, zanim zmarł ten, co jest życiem, albowiem zostały stargane wiążące ich pęta. Radują się aniołowie, bo oto powstaje od nowa ich na wpół zburzona niebiańska społeczność. O niewiasto pełna łaski i łaską przepełniona. Pełnia tej łaski ożywia i przywraca życiu wszelkie stworzenie. Dziewico ponad wszystko błogosławiona. Tym błogosławieństwem cały świat jest błogosławiony. Stwórca błogosławi nim całe stworzenie, a ono w zamian błogosławi swego Pana. Bóg dał Maryi swojego Syna, Jemu równego, z Niego zrodzonego i umiłowanego tą miłością, która miłuje samego siebie. Z Maryi otrzymał Syna nie innego, lecz tego samego, także z natury jest On jednym i tym samym Synem Boga, a zarazem i Synem Maryi. Wszystko zostało stworzone przez Boga, a oto Bóg rodzi się z Maryi. Bóg wszystko stworzył, a oto Maryja wydaje na świat Boga. Bóg wszystko uczynił, a oto sam się uczynił z Maryi i przez to odnowił wszystko, co uczynił. Ten, który wszystko wywiódł z nicości, nie chciał bez Maryi odnowić tego, co zostało skalane. Tak więc
Tak więc Bóg jest Ojcem stworzenia, które uczynił, a Maryja Matką stworzenia odtworzonego. Bóg jest Ojcem ustanowienia wszystkiego, a Maryja Matką przywrócenia wszystkiemu pierwotnego ładu. Bóg zrodził tego, przez którego wszystko się stało, a Maryja wydała na świat tego, przez którego wszystko zostało zbawione. Bóg zrodził tego, bez którego w ogóle nic by się nie stało, a Maryja wydała na świat tego, bez którego w ogóle nic by nie było dobre. Zaiste, Pan z Tobą, Maryjo, bo On sprawił, że Jemu wszystkie stworzenie tak wiele będzie zawdzięczać, a razem z Nim i Tobie.